Siedziba niemieckiej federalnej policji kryminalnej w Wiesbaden. Od 6 lat kieruje nią człowiek, który brał udział w jej tworzeniu. Paul Dickhoff. Ten zasłużony pracownik służby cywilnej twierdzi, że był przeciwnikiem nazizmu. W 1971 roku kanclerzem Niemiec jest Willy Brandt, a Dickhoff czołowym kryminologiem kraju. Nie miał litości dla tych, którzy go krytykowali, albo którzy mogli mu zaszkodzić. Był pamiętliwy i niszczył takich ludzi. Dickhoff zrobił karierę nie tylko w Niemczech Zachodnich. W 1968 roku stanął na czele Interpolu. Miał zwalczać przestępczość w wymiarze międzynarodowym. Żegnając Dickhoffa, minister spraw wewnętrznych Genscher oświadczył, że jest on wzorem dla policjantów w całych Niemczech. W 1973 roku po śmierci Dickhoffa podwładni przeglądali jego dokumenty, szukając informacji do sporządzenia nekrologu. Znaleźli materiały ukazujące Dickhoffa jako zajadłego nazistę. Długo skrywane kłamstwo wyszło wreszcie na jaw. Był członkiem SS i nazistowskim szpiegiem. Jednak tuż przed końcem wojny zmienił front i zaczął pracować dla Amerykanów. Liczne dokumenty CIA pozwalają ocenić pracę Caravella, gdyż taki kryptonim nosił Dickhoff. Najwyższy funkcjonariusz niemieckiej policji sprzedawał poufne informacje z kręgów rządowych w Bonn. Amerykanów najbardziej interesował kanclerz Willy Brandt i jego polityka wschodnia. Dickhoff skwapliwie dostarczał danych. Przypomina on wielu innych nazistów, którzy podczas zimnej wojny stali się gorliwymi szpiegami, ponieważ wywiad amerykański miał ich czym szantażować. Amerykanom rzadko przeszkadzało to, że ludzie, których potrzebowali, mieli na sumieniu masowe morderstwa, ekstremizm czy terroryzm. Zawsze liczył się cel. Amerykanie toczyli walkę z nowym przeciwnikiem, komunizmem, i chętnie korzystali z usług nazistów. Nie zamierzali ich karać za zbrodnie wojenne. Im większe było ryzyko, że zimna wojna stanie się gorąca, tym częściej naziści stawali się narzędziami zachodnich wywiadów w walce psychologicznej, tajnych operacjach i innych tego rodzaju działaniach. Naziści w CIA. Film Derka Polmana. Dopiero teraz udostępniono dokumenty wywiadu z czasów zimnej wojny. Można się z nich wiele dowiedzieć o nazistach, którzy zostali szpiegami CIA. Ostatnio wyszła na jaw sprawa Eugena Steimle, który dowodził plutonami egzekucyjnymi w Związku Sowieckim. Sądzono, że Steimle zginął w katastrofie samolotu Lufthansy pod Norymbergą 20 kwietnia 1945 roku. Świadkowie widzieli płonący samolot, a miejsce katastrofy jeszcze dziś jest widoczne w lesie Pisenkofen. Mieszkańcy zabrali wszystko, co znaleźli w pobliżu wraku. Była tam aktówka z dokumentami i dowodami tożsamości. Jeden z nich był na nazwisko Steimlego. Aktówkę odniesiono do miejscowego dowództwa. Kilka dni później obszar ten zajęły oddziały US Army. Aktówkę przejął amerykański wywiad. Amerykanie szukali nazistów, których mogliby wykorzystać do swoich celów. Podejrzewano, że Steimle wciąż żyje.
Spis zawartości aktówki pozwala odtworzyć przebieg wypadków. Samolot Lufthansa wystartował z Tempelhof 20 kwietnia 1945 roku podczas bitwy o Berlin. Pasażerowie wiedzieli, że zwycięstwo Sowietów i zachodnich aliantów jest nieuchronne. Na pokładzie Kondora było 20 kilku pasażerów, wśród nich mężczyźni w skórzanych płaszczach. Kapitan startuje pod osłoną ciemności. Ma lecieć do Hiszpanii, jednak w Monachium musi uzupełnić paliwo, a pogoda jest fatalna. Dobrze jeszcze pamiętam, jak mój ojciec opowiadał nam przy śniadaniu o samolocie, który przeleciał nisko z wielkim hukiem. Niedaleko mieszkała moja przyjaciółka. Płonący samolot przeleciał wieczorem nad dachem jej domu. Przerażona matka chwyciła oboje dzieci i rzuciła się z nimi na ziemię. Powiedziała: ojciec zginął na wojnie, teraz my zginiemy razem. Samolot rozbił się w lesie, nikt nie ocalał. Czy na pokładzie byli naziści uciekający do Hiszpanii? Aktówka z dokumentami została przewieziona do Stanów Zjednoczonych. Agenci w Waszyngtonie wiedzą, że koniec wojny otwiera nowy rozdział w pojedynku supermocarstw. Chcąc zapewnić sobie przewagę, zamierzają werbować nazistowskich funkcjonariuszy. W dokumentach figuruje nazwisko, które budzi szczególne zainteresowanie Amerykanów. Sztandartenführer SS Steible. Wiedzą, że jest odpowiedzialny za masowe zbrodnie w Związku Sowieckim. Agenci podejrzewają, że Steible żyje. Wiele osób widziało go po katastrofie samolotu. Mieszkańcy okolic miejsca katastrofy są znów przesłuchiwani. Jako zbrodniarz wojenny Steible może być przydatny dla Amerykanów. Nie było możliwości przeprowadzenia systematycznego werbunku agentów wywiadu bez systematycznego werbunku przestępców wojennych. To była transakcja wiązana. Na terenie całych Niemiec rozpoczyna się obława na Steimlego, który ukrył się w rodzinnym Schwarzwaldzie. Pętla zaczyna się zaciskać. Jesienią 1945 roku były oficer wywiadu SS sam zgłasza się na przesłuchanie. Wie, że musi powiedzieć prawdę. Odstępca, który ma coś do ukrycia, na przykład morderstwa, jest podatny na szantaż, a tym samym użyteczny dla swoich nowych mocodawców. Steible zgadza się na współpracę. Jego zeznania i zawartość aktówki pozwalają Amerykanom zdekonspirować całą siatkę niemieckich szpiegów w Hiszpanii. Składa się z dziesiątków byłych nazistów, którzy dążą do urzeczywistnienia szalonej idei Czwartej Rzeszy, oznaczającej ogólnoświatowy faszyzm. Amerykanie obserwują ich i werbują do współpracy. Steible zostaje skazany na śmierć przez powieszenie, a następnie ułaskawiony. Czyżby Amerykanie skaptowali go i wymusili zmianę wyroku? Nie ma na to dowodów, gdyż brakuje odnośnych dokumentów w ośrodku przesłuchań w Oberursel.
Naziści tacy jak Dickopf i Steimle stają się agentami. Ale amerykański wywiad chce przejąć nie tylko szpiegów. Interesują go nazistowskie skarby. Do samego końca wojny alianci byli przekonani, że naziści utworzyli alpejską redutę. Po dziś dzień legenda o ukrytym przez nazistów złocie nęci poszukiwaczy skarbów. Ale czy one naprawdę istnieją? Pod koniec wojny niemiecki przemysł przystąpił do zabezpieczania swego kapitału na wypadek klęski. Samo rozmawianie o tym było bardzo niebezpieczne. Jednak jeszcze bardziej niebezpieczna wydawała się utrata całego majątku po śmierci Hitlera. Dlatego postanowiono podjąć działania, by się przed tym zabezpieczyć. Zaczęto tworzyć plany, z których niektóre nadal istnieją, co do odbudowy Niemiec po śmierci Hitlera. Agencje wywiadowcze państw alianckich odkryły te plany i rozpoczęły międzynarodową operację pod kryptonimem Safe Haven. Bezpieczna przystań. Safe Haven to nazwa amerykańskiego programu rządowego, mającego na celu odnalezienie i przejęcie dóbr, które naziści zrabowali na zajętych obszarach Europy i zamierzali ukryć w różnych krajach świata w celu wykorzystania po wojnie. Amerykanie wiedzieli o tworzeniu takich planów w kręgach przemysłowców, a nawet w kancelarii Rzeszy. Wiedzieli też o sieci firm założonych za granicą w celu ochrony tych funduszy. Najważniejsze z tych firm założono w Monako. Obracały one milionami. Jedną z nich była rozgłośnia radiowa, w której zarządzie zasiadał Kurt Georg Kiesinger. Późniejszy kanclerz Republiki Federalnej Niemiec. Praca w ministerstwach spraw zagranicznych i propagandy III Rzeszy nie przeszkodziła mu w karierze. Aliantcy agenci przekazywali centralom szczegółowe informacje o transakcjach finansowych. Przemycali nawet swoich ludzi na zebrania. Operację tę nadzorował Allen Dulles, amerykański agent w Szwajcarii, późniejszy szef CIA. Wykorzystał wiedzę o operacjach finansowych nazistów, aby zrobić karierę w Waszyngtonie. W marcu 1945 roku bomby niszczą berliński Bank Rzeszy. Złoto i rezerwy dewizowe nie są już bezpieczne. Pora przystąpić do realizacji planu. Wszystko zostaje starannie spisane i sprawdzone. Naziści wywożą 360 ton złota, 300 ton srebra i banknoty. Dokumenty, które mogłyby rzucić światło na losy złota Reichsbanku, odnajdzie dopiero po 60 latach Karl Bernd Esser w niemieckim banku centralnym. Alles Gold. Całe złoto z filii Banku Rzeszy zostało wywiezione do Merkers oraz do kryjówek w Bawarii. Amerykanie widzą swoją szansę. Dzięki operacji Safe Haven wiedzą dokładnie, gdzie ukryto złoto. Przybywają do sowieckiej strefy okupacyjnej i odnajdują złoto w kopalni soli w Merkers we wschodniej Turyngii. Uznają złoto Reichsbanku za nazistowskie trofeum wojenne i zabierają je, a wraz z nim inne bogactwa, w tym rezerwy złota Włoch i Narodowego Banku Czech i Moraw.
Czy kryjówki w Alpach także splądrowano? Na pewno nie ma sensu szukać złota w Bawarii. Jest dokument wyliczający majątek ukryty przez Bank Rzeszy w określonych miejscach. Wszystkie zostały odnalezione głównie przez Amerykanów. Pojechali nawet do Merkers na obszarze zajętym przez Sowietów i wszystko stamtąd wywieźli. Karl Bernd Esser twierdzi, że była to zwykła kradzież, gdyż Niemcy dwa razy spłacili pożyczkę zaciągniętą w ramach planu Marszala. Raz złotem Reichsbanku i drugi raz w markach. Plan Marszala to pomysł Amerykanów, jak okraść przyjaciół, by tego nikt nie zauważył. Zabiorę panu 1000 euro, pan tego nie zauważy, ja powiem, pożyczam panu 1000, a pan mi to odda z odsetkami i jeszcze będzie się pan cieszył, że to dobry interes. Ale naprawdę, ukradłem panu 1000 euro, tylko pan tego nie zauważył. Wywiad amerykański nie tylko wykorzystuje swoją wiedzę, by przejąć niemiecki majątek, lecz także zaprzęga włoskich faszystów do walki z komunizmem. Na początku lat 60. dochodzi we Włoszech do serii zamachów, w których giną setki ludzi. Winą obciążono ugrupowania lewicowe. Dziś wiemy, że sprawcami byli prawicowi radykałowie. Stefano Delle Chiaie jest przywódcą nowej partii prawicowej. Wielokrotnie oskarżano go o działalność terrorystyczną. Nigdy nie został skazany. Nasze stanowisko polityczne było proste i jasne. Opieraliśmy się na historycznym doświadczeniu, którym był faszyzm. Staraliśmy się wcielać w życie faszystowskie ideały w otaczającej nas rzeczywistości. W 1970 roku faszystowscy rebelianci w uzgodnieniu z CIA podejmują próbę przeprowadzenia zamachu stanu. Wiemy, że CIA było informowane o tych planach. 7 grudnia zwolennicy Delle Chiaie, czyli skrajnie prawicowa awangardia nazjonale i część kręgów wojskowych, przystąpiły do realizacji planu. Ich pierwszym celem miały być środki masowego przekazu i budynki rządowe. Towarzysze Stefana Delle Chiaie wierzą, że to oni kierują operacją. Ale prawdziwe kierownictwo znajduje się gdzieś indziej. Mimo to Delle Chiaie nadal z dumą podaje się za przywódcę. Byłem odpowiedzialny za zamach stanu moralnie i politycznie, chociaż nie przebywałem wtedy we Włoszech. Komandante przygotował doskonały plan, który doprowadziłby do przejęcia władzy, poczynając od Ministerstwa Obrony. Wszystko było przygotowane i gdyby przystąpiono do działania, wojsko zostałoby zmobilizowane i opanowałoby wszystkie strategiczne ośrodki w kraju. Walka z lewicą ma we Włoszech długą historię i od początku patronują jej amerykańskie służby wywiadowcze. Wszystko zaczęło się od inwazji na Sycylię i złamania oporu wojsk Osi. Niektóre włoskie oddziały nie poddały się i walczyły u boku Niemców aż do 1945 roku. Szczególny respekt budziła X Flotilla Maas, pierwsza na świecie jednostka płetwonurków. Alianci podziwiali ich śmiałe akcje. Jednostką dowodził Valerio Borghese, zwany Czarnym Księciem. Decima Maas, księcia Borghese, była prawdopodobnie najlepiej wyszkoloną i zmotywowaną jednostką w całej Republice Faszystowskiej. Miną jeszcze 2 lata, zanim zakończą się walki we Włoszech. Wkraczający do Rzymu Amerykanie witani są jak wyzwoliciele.
Nawet przez papieża, który także obawia się dojścia lewicy do władzy. Ponieważ komuniści zyskują popularność. Celem Amerykanów było powstrzymanie ekspansji komunistów, niedopuszczenie ich do władzy. Agencja jej, James Jesus Angleton, zaczyna organizować przewrót na wypadek wyborczego zwycięstwa komunistów. Angleton miał we Włoszech dobre znajomości, znał język włoski. Miał kontakty nawet z Watykanem, który zawsze miał najlepszy wywiad na świecie. Angleton i Borghese zostali przyjaciółmi. Borghese wywodził się z ruchu faszystowskiego i był założycielem Fronte Nazionale, łączącego różne ugrupowania prawicowe. Celem tych działań było niedopuszczenie do przejęcia władzy przez lewicę, która zyskiwała we Włoszech na popularności. Komuniści byli zapiekłymi wrogami Borghese'ego i prawie udało im się go zgładzić. CIA postanawia wykorzystać Czarnego Księcia w walce z komunistami. Angleton zdołał uzmysłowić władzom w Waszyngtonie, że wybory we Włoszech w 1947 i 1948 roku mogą doprowadzić do utworzenia komunistycznego rządu. W tej sytuacji Amerykanie zgodzili się wyasygnować miliony dolarów, aby zakłócić przebieg tych wyborów, utrudniając lewicy prowadzenie kampanii. Operacja Safe Haven zaczyna przynosić owoce. Majątkiem odebranym III Rzeszy Amerykanie finansują działania przeciw włoskim komunistom. Majątek ten nigdy nie wróci do ofiar ani ich rodzin. W znacznej części były to pieniądze zrabowane europejskim Żydom. Na początku II wojny światowej utworzono Fundusz Stabilizacji Wymiany w celu przejmowania nazistowskich aktywów w handlu międzynarodowym. Był to element blokady Niemiec. Angleton organizuje partyzancką armię. Ten materiał filmowy pokazuje jej szkolenie. Wielu z tych partyzantów to zaprawieni w bojach płetwonurkowie Borghese'ego. Formacja nosi nazwę Gladio i podlega kierownictwu CIA. Na wypadek, gdyby w drodze demokratycznych wyborów rządy we Włoszech objęli socjaliści, byłaby już w gotowości podziemna formacja, uzbrojona i przygotowana do podjęcia próby obalenia tego demokratycznie wybranego rządu. Jednak komuniści przegrywają wybory i operacja zostaje odwołana. Sytuacja jest napięta. Sowieci muszą się pogodzić z tym, że Włochy należą do amerykańskiej strefy wpływów, a próby przyjęcia trzeciej drogi uniemożliwia Jałta. W Jałcie Sowiety, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone podzielili między siebie świat na strefy wpływów. Dotyczyło to głównie Europy. Układ ten pozostał niezmieniony do obalenia berlińskiego muru w latach 80. i upadku Związku Sowieckiego. Włochy znalazły się w amerykańskiej strefie wpływów. Było jasne, że w kwestiach dotyczących politycznych i strategicznych interesów Amerykanie zrobią to, co uznają za właściwe i nie pozwolą na żadną neutralną strefę między blokami. W świecie pojałtańskim wyznaczone granice wpływów były ściśle respektowane. Hegemonii dławili wszelkie dążenia niepodległościowe. Tak było na Węgrzech w 1956 i w Berlinie w 1953. Dotyczyło to także innych wystąpień. Terroryzm we Włoszech i w Niemczech służył tylko jednemu celowi – stabilizacji politycznego status quo. Następstwem tego było zamordowanie w 1978 roku premiera Aldo Moro przez Czerwone Brygady.
morderstwo to byli zamieszani liczni agenci i instytucje wywiadowcze. Wielu Włochów wierzy, że Moro zginął, ponieważ chciał trzeciej drogi. Obce rządy miały też udział w próbie przewrotu w roku 1970. Borghese i Delle Chiaie byli marionetkami. Wiemy o rozmowie telefonicznej z Borghesem między pierwszą a drugą w nocy. To wtedy powstrzymano pucz. Wiemy też, że rozmówcą był wysokiej rangi polityk. Borghese napisał przed śmiercią oświadczenie, w którym przyznał, że zadzwonił do niego jeden z powierników Andreottiego, Bernabei, i że uczynił to na polecenie Andreottiego, który był wtedy marionetką Amerykanów. Andreotti in quella situazione era garante degli americani. Za całą operacją stali członkowie włoskiej elity. Prawicowy polityk Giulio Andreotti, który 7 razy obejmował później tekę premiera, i Licio Gelli, głowa loży masońskiej P2E oraz agent USA. Poi in seguito si zaczęli rozpowszechniać najróżniejsze kłamstwa. Mówię o Gellim, który odwołał cały przewrót, i o Andreottim, który go poparł i który nadal ukrywa istotne fakty. Na przykład to, że jego przyjaciel i popychadło, prokurator w procesie Borghesego, zażądał dla mnie i dla moich towarzyszy 28 lat więzienia. Mając takich przyjaciół, trzeba być ostrożnym. Podczas próby przewrotu Amerykanie prężyli mięśnie. Na okrętach 6. floty zarządzono pogotowie bojowe. Gelli i Andreotti chcieli zrobić wrażenie na CIA i pokazać siebie jako poważnych graczy zdolnych do zorganizowania i odwołania wojskowego przewrotu. Faszyści tacy jak Borghese i Delle Chiaie muszą zniknąć z pola widzenia. Służby wywiadowcze Stanów Zjednoczonych przerzucają ich do Ameryki Południowej, aby tam współpracowali z miejscowymi dyktatorami. Chcieliśmy wcielać tam w życie swoją ideologię i przekonania. A w Ameryce Łacińskiej ziarno walki o faszyzm padło na żyźniejszą glebę niż gdziekolwiek indziej. Wiele partii w Ameryce Łacińskiej miało korzenie faszystowskie lub narodowo-socjalistyczne. W Chile było inaczej. W 1971 roku prezydentem został socjalista Salvador Allende. Swoją marksistowską polityką zdobył sobie wielu zwolenników i wrogów. Stany Zjednoczone widziały w nim ogromne zagrożenie, ponieważ powodzenie takiej pokojowej rewolucji osłabiłoby ideologiczne wpływy Stanów Zjednoczonych w Ameryce Południowej. Na polecenie amerykańskiego sekretarza stanu Henry'ego Kissingera CIA przystępuje do działań w Chile. Kissinger, zapiekły antykomunista, nie chce czekać, aż Allende przegra następne wybory. We wrześniu 1973 roku generał Pinochet, wspierany przez włoskich faszystów, dokonuje przewrotu. Amerykanie nie protestują. Oni także chcą wyplenić komunizm. Mieliśmy kontakty z chilijskimi towarzyszami jeszcze przed przewrotem. W 1974 roku komendant Borghese i ja byliśmy w Santiago, gdzie spotkaliśmy się z prezydentem Pinochetem i podjęliśmy współpracę. Kiedy przyjechaliśmy do Chile, prezydent Pinochet powitał nas osobiście. W 1975 roku faszyści zbierają się w Madrycie na pogrzebie hiszpańskiego dyktatora Francisco Franco. Przypieczętowana zostaje współpraca między włoskimi faszystami a DINA, wywiadem chilijskim. Przywódcą jest Stefano Delle Chiaie. Nie udowodniono mu jednak udziału w zbrodniach, które potem popełniono.
To pierwsze spotkanie tych towarzyszy broni, ale nie ostatnie. Sam Pinochet spotyka się z terrorystami, którzy właśnie podjęli próbę dokonania przewrotu. Jest tam obecny Manuel Contreras i odbywa się coś w rodzaju prawicowej Love Parade. Włosi otrzymują zgodę na zorganizowanie w Chile swojej centrali i zaczynają współpracować z Dina. Następuje seria morderstw. W Waszyngtonie ginie były minister spraw zagranicznych Chile Orlando Letelier. Ale Amerykanie nie chcą terroryzmu na własnym terenie i przykrucają Pinochetowi cugli. Mówili o słabości Stanów Zjednoczonych, ich niezdolności do pokonania komunistycznego zagrożenia, a także o konieczności objęcia na arenie międzynarodowej przywództwa przez wojskowe rządy państw Ameryki Łacińskiej w celu zdławienia ruchów komunistycznych na całym świecie. Zasięg tych planów jest oszałamiający. Nazywali to trzecią wojną światową. Do tej wojny przygotowuje się junta Pinocheta. Wyrażali chęć zdobycia broni jądrowej i rozpoczęcia produkcji broni biologicznej. Ginęli chilijscy więźniowie, na których testowano gazy bojowe, sarin i gaz musztardowy. Nieludzkie eksperymenty prowadzone są w ośrodku badawczym w Colonia Dignidad. Osada ta jest dziwna i przerażająca. Po przewrocie 1973 roku kolonię Dignidad przeznaczono na ośrodek szkoleniowy dla tajnych służb. Znajdowała się tam szkoła tortur, kierownictwo przemytu broni, wytwórnia alternatywnych środków bojowych oraz centrala łączności DINA z zagranicą. Ta część kolonii Dignidad odgrodzona jest pasem śmierci. Sale tortur zostały ukryte pod ziemią. Z zewnątrz obiekt wygląda jak gospodarstwo rolne. Łatwo oszukać postronnego obserwatora. Obiekt ten zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, ponieważ w duchu jestem w pewnej mierze marzycielem. I zawsze wyobrażałem sobie utworzenie takiego ośrodka dla swoich towarzyszy. Chciałem, by mogli gdzieś odpocząć i oderwać się na chwilę od walki. Właśnie o czymś takim myślałem. Ale kolonia Dignidad nie jest tylko nazistowskim ośrodkiem wczasowym. Zajmuje się też produkcją broni chemicznej i biologicznej. Chilijski wywiad potrzebuje śmiertelnych i niewykrywalnych toksyn. Jest potwierdzona lista ludzi, którzy zostali zamordowani przy użyciu sarinu. Wśród specjalistów pracujących nad zabójczymi substancjami jest niemiecki lekarz. Dr Hartmut Hopp zbiegł przed chilijskim wymiarem sprawiedliwości do Krefeld. W kolonii Dignidad miał laboratorium zawierające około 400 trucizn. Były tam toksyny wziewne, zabijające przez dotyk, do przyjmowania z pokarmem. To był szalony arsenał i nikt nie wie dokładnie, ile osób padło jego ofiarą. Naziści wspierali nie tylko Pinocheta, lecz także innych południowoamerykańskich dyktatorów. CIA dawała im wolną rękę. Przeprowadzony w 1980 roku przez armię boliwijską pucz kokainowy wynosi do władzy mafię pod dowództwem generała Garcia Mesy. Zza kulis wspiera go niemiecki zbrodniarz Klaus Barbie.
Miło go wspomina jego towarzysz walki. Spotkałem go, kiedy byłem w Boliwii. To wybitna postać, człowiek inteligentny, sprawny, z zasadami. Klaus Barbie otrzymał przydomek rzeźnik Lyonu z powodu brutalnego traktowania członków francuskiego ruchu oporu podczas wojny. Potem zwerbował go amerykański wywiad. Były różne sposoby, które pozwalały wyższym oficerom SS przeżyć wojnę, ale łączy je wspólny motyw. Nazywam go przedsiębiorczością lub przedsiębiorczością wywiadowczą. Sięgają po wszystko, co przedstawia wartość i próbują to sprzedać albo zachęcić służby wywiadowcze do zainwestowania w nich. Barbie jest dla Amerykanów wartościowym agentem. Za wiedzę o komunistycznych członkach ruchu oporu kupuje sobie wolność. Amerykanie byli gotowi na wszystko, by uniemożliwić członkom Resistance przejęcie po wojnie władzy, a Klaus Barbie miał w garści całą sieć kolaborantów, którzy współpracowali z Niemcami w strefie okupowanej, a także w Vichy. Mógł ją przekazać Amerykanom. Wiedział, które postaci z francuskiej sceny politycznej były podatne na szantaż. Amerykanie ukrywają zbrodniarzy w Niemczech, a następnie w Ameryce Południowej. Rozumieli szczególnie krwawe działania niektórych komórek wywiadu. Rozumieli wojnę kolonialną. Ich mentalność była świetnie przystosowana do wojny kolonialnej, ponieważ byli przekonani, że sami są lepszymi ludźmi, że należą do wyższej rasy. I dlatego byli gotowi pozbawiać życia ludzi, których uważali za gorszych według kryteriów rasowych czy etnicznych. Barbie zostaje doradcą wywiadu w Ameryce Południowej. W latach 70. rozpoczyna się operacja Kondor. Amerykańska operacja Kondor oznaczała sojusz między służbami wywiadowczymi kilku państw Ameryki Południowej, którymi w tamtym czasie rządziły faszystowskie lub skrajnie prawicowe partie. Dochodziło tam do porwań, tortur i morderstw. Dla tych reżimów Klaus Barbie był bardzo pożytecznym agentem. W państwach połączonych sojuszem zamordowano łącznie 50 tysięcy osób i znów była w to zamieszana CIA. Nazywam to czerwonym i zielonym światłem. Stany Zjednoczone oficjalnie broniły praw człowieka, a zakulisowo mówiły przywódcom tamtych krajów, że akceptują ich działania i zachęcały do ich kontynuowania. Uważa się, że siłą napędową polityki CIA był sekretarz stanu Henry Kissinger. Francja, Chile i Argentyna domagały się, aby odpowiedział na pytania dotyczące łamania praw człowieka. Urugwaj zażądał jego ekstradycji. Stopniowo wychodzi na jaw, że Kissinger wspierał operację Kondor, a nawet działania szwadronów śmierci. Współdziałał z nimi znany faszysta Stefano Delle Chiaie, dowodzący w Boliwii oddziałem najemników. Nazywali siebie oblubieńcami śmierci. Zorganizowali gang kokainowy, który wspierał zamach stanu w Boliwii, dzięki czemu mógł czerpać znaczne profity. Przenosili się z kraju do kraju i organizowali kontrrewolucję. Mordowali ludzi, a przy okazji nabijali sobie kabzę. Oblubieńcy śmierci utrzymują się z handlu kokainą, który jest na całym świecie związany z działalnością wywiadów. Handel narkotykami to idealne źródło dochodów. Wszystko jest tajne, a uczestników można łatwo szantażować.
Wojna z narkotykami to w rzeczywistości oszukiwanie opinii publicznej. Prawdziwy handel narkotykami prowadzą osoby uprzywilejowane, ludzie chronieni przez tajne służby. Mogą robić, co im się żywnie podoba, nie ponosząc ryzyka, że znajdą się w niebezpieczeństwie. I mogą sprzedawać swój towar po wyśrubowanych cenach w Ameryce czy Europie. Zyski z takich operacji są niewyobrażalne. Część z tych zysków przejmują tajne służby i opłacają nimi swoje operacje. House Barbie udoskonalił boliwijski biznes kokainowy i nie tylko. Barbie usystematyzował przemoc. Zakazał bezmyślnego bicia, bezsensownej brutalności, wprowadzając w ich miejsce zorganizowane więziennictwo i planowy system tortur. Przyniosło mu to w końcu zgubę, ponieważ przyciągnęło uwagę świata i doprowadziło do ekstradycji. 4 lata po tej ekstradycji, w maju 1987 roku w Lyonie, Klaus Barbie został skazany na dożywocie. Zmarł w więzieniu w 1995. Bardzo niewielu nazistów zostało skazanych. Paul Dickopf, zwierzchnik zachodnio-niemieckiej policji, cieszył się zaufaniem polityków aż do śmierci. Mimo że był członkiem SS i nazistowskim szpiegiem, dał się zwerbować Amerykanom jeszcze przed końcem wojny. W którymś momencie oczywiście zrozumiał, że Niemcy są skazane na klęskę, w związku z czym postanowił, odtąd służę tym drugim. Pomagał mu jego przyjaciel i też nazistowski agent, François Genoux. Znali się ze Szwajcarii, gdzie nawet razem mieszkali. Genoux był szanowanym bankierem, a przy tym zagorzałym zwolennikiem narodowego socjalizmu i Adolfa Hitlera. Prawdopodobnie to on ocalił na początku 1945 roku majątek nazistów i SS. Genoux wydał pamiętniki Goebbelsa, co przyniosło mu znaczny dochód. Przeznaczył go na sfinansowanie obrony oskarżonych Adolfa Eichmanna i Klausa Barbie. Przyjaźnił się z terrorystami. Carlosem i Wadi Haddadem, który był także agentem KGB i sprawcą wielu brutalnych zamachów. Jednak powiązania Dickopfa nie zaszkodziły jego karierze. Przeciwnie, CIA i jej szef Dulles konsekwentnie go wspierali. W początkowym okresie bliskie związki z amerykańskimi tajnymi służbami przyczyniły się na pewno do tego, że mimo swojej służby w szeregach SS zatrudniony został najpierw w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a następnie w Policji Kryminalnej. Myślę też, choć to tylko moja interpretacja, że CIA już wtedy miała co do niego konkretne plany, że wysuwała go na to stanowisko. Dickopf przekazywał Amerykanom informacje na temat polityki Niemiec, a zwłaszcza Willego Brandta. Jako zwierzchnik policji miał dostęp do ściśle tajnych danych wywiadowczych dotyczących polityki wschodniej Brandta. Realizowana przez Brandta polityka odprężenia traktowana była w Stanach Zjednoczonych z dużą rezerwą. Ile naprawdę wiedział Paul Dickopf? Brał także udział w naradach w ministerstwie na szczeblu politycznym. Nie wiemy jednak, jakie informacje przekazywał i na ile zaszkodził suwerenności Republiki Federalnej. Dickopf jest przekazicielem najważniejszych danych dotyczących wywiadu i bezpieczeństwa z punktu widzenia niemieckiego rządu tamtego okresu.
Amerykanie mieli precyzyjny obraz działań aparatu bezpieczeństwa swojego sojusznika. W dokumentach CIA Dykop przedstawiany jest jako agent działający wyłącznie dla jednego mocodawcy. Czy był po prostu zdrajcą? Mam opory przed użyciem słowa zdrajca w odniesieniu do Dykopfa. Miał powinności względem jednej strony i drugiej. Na pewno poczuwał się do wdzięczności wobec Amerykanów. Jak bardzo Dykopf zaszkodził Niemcom? W 1972 roku jego przyjaciel Genu pomógł porwać samolot Lufthansa. Przyniosło to terrorystom palestyńskim 15 milionów marek okupu, które zostały spożytkowane na inne akcje terrorystyczne. Genu sfinansował też masakrę sportowców izraelskich podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium. Impreza ta, która miała podnieść prestiż Niemiec Zachodnich, stała się narodową katastrofą. Na oczach świata zamordowano 11 izraelskich sportowców. Genu ma związki z bliskowschodnimi grupami terrorystycznymi, które z kolei współpracują z Mossadem. Jest to bardzo osobliwa struktura. Jako szef Interpolu Dykopf miał zwalczać terrorystów finansowanych przez jego przyjaciela Genuda. Za czasów jego urzędowania liczba zamachów i porwań wzrosła. Dykopf twierdził jednak, że Interpol jest bezsilny. Wie pan, że mamy w naszym statucie artykuł numer 3, który uniemożliwia nam bezpośrednią interwencję. Powinno to skłonić poszczególne państwa do zacieśnienia wymiany danych wywiadowczych między sobą. To, że Interpol nie może interweniować, nie znaczy, że inne kraje nie powinny podjąć dwustronnej współpracy. Mogą robić, co chcą, o ile nie obejmuje to Interpolu. W okresie, w którym w ciągu jednego roku porywano 15 samolotów, a potem nawet dwa razy tyle, państwa zachodnie postanawiają, że przeciwdziałanie aktom terroryzmu nie należy do zadań Interpolu. Przecież to skandal. Dykopf utrzymuje kontakty z Genudem, ciągle się z nim spotyka. Genu finansuje ludzi, którzy porywają samoloty, a Interpol tłumaczy, że to nie jego sprawa. Czy CIA wiedziało o kontaktach Dykopfa z Genudem? Dokumenty dowodzą, że tak. Sam Dykopf oświadczył agentom CIA, że zna Genuda z czasów II wojny światowej. Jednak dokumenty w Waszyngtonie nie zawierają wszystkich informacji, które CIA otrzymała od Dykopfa i innych nazistów. Pod nadzorem Biura Głównego Radcy Prawnego CIA agencja prowadziła świadomą kampanię mającą na celu piętrzenie przeszkód w ujawnianiu dokumentów, w szczególności zaś tych, które przedstawiały stosunki i zależności między centralną a informatorami i agentami. A o to przecież w głównej mierze chodziło, prawda? Christopher Simpson wchodził w skład komisji, która negocjowała z CIA ujawnienie nazistowskich dokumentów. Jego doświadczenia są deprymujące. Jedną z najważniejszych kategorii, które pasują do tego opisu, są informacje obcych rządów. Chodzi tu o informacje, które uzyskano w sposób bądź to legalny, bądź pozaprawny, od rządu innego państwa na temat spraw do niego się odnoszących. Można to zobaczyć w teczce Skorzenego, w teczce Dykopfa, w teczce Klausa Barbie. Po dziś dzień większość ludzi nie ma o tych sprawach pojęcia. Dane w tych teczkach są nadal ukrywane. In those files.
Taka polityka uniemożliwia historykom i dziennikarzom rzetelne zbadanie historii operacji szpiegowskich. CIA jest instytucją działającą na całym świecie, dysponującą niewyobrażalnym budżetem i mającą niewyobrażalne możliwości, właśnie dlatego, że finansuje swoją działalność z handlu narkotykami. Ingeruje w politykę wszystkich możliwych krajów, zwłaszcza europejskich. Wywiera wpływ na politykę, kształtuje obraz przeciwnika, wprowadza w błąd opinię społeczną, prowadzi wojnę psychologiczną. Gdybym miał do dyspozycji takie środki, mógłbym manipulować demokracją tak, jak robiono to we Włoszech i być może także u nas, poprzez ingerencję w określone procesy polityczne. Tajne służby to nie kółko różańcowe. Wiele działań służb wywiadowczych z okresu zimnej wojny nadal nie zostało ujawnionych. Dotyczy to także werbowania i wykorzystywania faszystów oraz zbrodniarzy wojennych. Opracowanie wersji polskiej Krzysztof Mościcki, czytał Paweł Straszewski.